Wir lesen das erste Buch Mose, Kapitel 12. Przeczytamy pierwszą księgę z pierwszej księgi Mojżeszowej, 12 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. I poszedł z nim też Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej. I przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram coraz dalej, do Negebu. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona. I zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa. Także miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraona Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś: ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę? A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Das Thema in den nächsten Abendstunden ist sicherlich das Leben Abrahams. Naszym tematem w następnych godzinach tego wieczoru będzie właśnie życie Abrahama. Und Abraham steht sicherlich einzigartig im Alten Testament da. I z całą pewnością osoba Abrahama jest jedyną w swym rodzaju w całym Starym Testamencie. Denn es gibt keine andere Person, die als Freund Gottes bezeichnet wird. Dlatego, że nie ma innej takiej osoby, która by była określona jako przyjaciel Boga. Zwar sagt Gott auch, dass er mit Mose wie mit einem Freund redet. Wprawdzie jest napisane, że również z Mojżeszem Bóg rozmawiał jak z przyjacielem. Aber er bezeichnet ihn nicht als Freund Gottes. Ale nigdzie nie jest napisane, że jest określony przyjacielem Bożym. Das macht die Bibel aber bei Abraham insgesamt dreimal. A w przypadku osoby Abrahama Biblia to podaje aż trzy razy.
Zweimal im Alten und einmal im Neuen Testament. Dwukrotnie w Starym Testamencie i raz w Nowym Testamencie. Also Abraham muss wirklich eine besondere Person gewesen sein. A więc Abraham musiał rzeczywiście być szczególnego rodzaju osobą. Außerdem lesen wir von ihm, dass er Gott glaubte. Oprócz tego czytamy o nim, że on wierzył Bogu. Und auch das ist etwas, was wir vorher nicht von anderen Glaubensmännern lesen. A to jest właśnie coś, czego o jego poprzedzających mężach wiary nie czytamy. Wir werden also wirklich sehen, dass wir von Abraham sehr viel und sehr wichtiges lernen können. A więc rzeczywiście będziemy mogli to zauważyć, że od Abrahama będziemy mogli się nauczyć bardzo dużo i bardzo ważnych rzeczy. Doch bevor ich mit dem Leben Abrahams beginne, möchte ich ein, zwei Sätze zum Alten Testament sagen. A zanim rozpoczniemy mówić na temat Abrahama, chciałbym wspomnieć jeszcze w kilku zdaniach na temat Starego Testamentu. Denke, wir müssen uns klar werden, warum Gott uns diesen Teil der Bibel auch gegeben hat. Ja myślę, że musi to być dla nas jasne, abyśmy dowiedzieli się, dlaczego to Bóg właśnie nam dał słowo swoje w dwóch częściach Starego i Nowego Testamentu. Zum einen beschreibt das Alte Testament Dinge, die tatsächlich geschehen sind. Z jednej strony Stary Testament opisuje rzeczy, które w rzeczywistości się wydarzyły. Das heißt, die Personen und die Handlungen des Alten Testaments sind nicht erfunden. To znaczy, że osoby i wszystkie zdarzenia Starego Testamentu to nie są rzeczy wymyślone. Sondern sie haben tatsächlich gelebt. Ale te osoby w rzeczywistości żyły. Und haben sich tatsächlich so zugetragen. I w rzeczywistości też tak postępowały i to się wydarzyło w ich życiu. Ein Adam ist also eine geschichtliche Person. A więc Adam jest osobistością historyczną. Genauso gab es einen Noah. Dokładnie tak samo też i istniał Noe. Und genauso gab es den Sündenfall, die Sintflut und den Turmbau zu Babel. I dokładnie tak samo wydarzyło się też i to, że nastał potop, jak również też i że zaczęto budować tą wieżę w Babel. Also auf der einen Seite wird uns beschrieben, wie die Welt damals war. A więc z jednej strony mamy w tym Starym Testamencie opis tego świata, jaki w tamtych czasach istniał. Und wir können lernen, warum die Welt so ist, wie sie ist. I dlatego możemy nauczyć się poznać to, dlaczego świat jest takim, jakim obecnie jest. Aber das ist nicht die einzige Bedeutung des Alten Testaments. Ale to nie jest jedyne znaczenie Starego Testamentu. Denn dann hätten wir nur ein Geschichtsbuch. Bo gdyby tak było, to byśmy mieli tylko taką książkę historyczną. Sondern Gott hat uns das Alte Testament auch gegeben als ein Bilderbuch für das Neue Testament. Ale Bóg również darował nam Stary Testament jako taką księgę obrazowo wskazującą na Nowy Testament. Das heißt, neben den geschichtlichen Ereignissen möchte Gott uns auch geistliche Belehrungen geben. A to oznacza, że oprócz tych podanych zdarzeń historycznych, Bóg chciałby nam przekazać w Starym Testamencie również też i duchowe pouczenia. Chciałbym to pokazać na przykładzie dwóch, trzech miejsc z Nowego Testamentu. Najpierw przeczytamy z listu do Rzymian z 15 rozdziału. Tam możemy przeczytać w 15 rozdziale, w 4 wierszu listu do Rzymian. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Dann noch einmal im ersten Korintherbrief, Kapitel 9. A następnie w pierwszym liście do Koryntian przeczytamy z 9 rozdziału. Und zwar Vers 9. Też 9 wiersz. Pierwszy list do Koryntian 9:9. Da wird eine Stelle aus dem 5. Buch Mose Kapitel 25 zitiert. W tym miejscu zacytowane jest słowo z 5. Księgi Mojżeszowej z 25. rozdziału. Und es heißt dort, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. I tam jest napisane: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Man könnte sich fragen, was soll eine solche Stelle im Alten Testament? Można by się zapytać, cóż tu tutaj w tym miejscu ma zaznaczenie tego rodzaju miejsce ze Starego Testamentu.
Was haben wir mit den ganzen jüdischen Regeln zu tun? A co my w ogóle mamy do czynienia ze wszystkimi żydowskimi zasadami życia? Und darum wird hier die Frage gestellt, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? I to dlatego w tym wierszu dalej możemy przeczytać też i postawione pytanie, czy Bóg to mówi ze względu na woły? Aber dann kommt die Antwort in Vers 10. A w wierszu 10 od razu czytamy odpowiedź. Oder spricht er nicht durchaus unseretwegen? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Das heißt also auch mit solchen Bibelstellen, die vielleicht auf den ersten Moment schwer zu verstehen sind. A więc takie miejsca biblijne, które na pierwszy rzut oka wydają się trudne do zrozumienia, wo man denkt, sie haben vielleicht nur etwas mit dem Judentum zu tun. I może myślimy, że one tylko powiązane są z żydostwem. Sagt Gott nein, es ist auch für uns aufgeschrieben worden. To możemy to zauważyć, że i te słowa są dla nas zapisane. Für uns, die wir heute in der Zeit der Gnade leben. Dla nas wszystkich, którzy żyjemy w obecnym czasie łaski. Und so spricht 1. Korinther 10 in den Versen 6 und 11 davon, dass wir Vorbilder im Alten Testament haben. I tak też i w tym samym pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, w 6 i w 7 wierszu możemy o tym przeczytać, że wszystko to mamy przedstawione właśnie w takich obrazach, wzorcach. W 6 rozdziale, 11 wiersz? To jest 6 i 11 wiersz. Und dass diese Dinge der Vorbilder eben wie Vers 11 sagt auch zu unserer Ermahnung aufgeschrieben worden sind. I też wszystkie te rzeczy są zapisane również po to, abyśmy mogli odebrać ze Słowa Bożego napomnienie skierowane do nas. Das heißt, diese wenigen Stellen sollen genügen und sie zeigen uns, dass das Alte Testament auch für uns geschrieben worden ist. Te kilka wierszy powinno nam wystarczyć, abyśmy to zrozumieli, że też i Stary Testament jest napisany dla nas. Zu unserer Ermunterung, dla naszej pociechy, zu unserer Ermahnung, dla napomnienia nas und eben auch in Form von Vorbildern. I właśnie tak, jak żeśmy to zauważyli, w formie takich przykładów, wzorców. Wir haben noch eine dritte Bedeutung des Alten Testaments. Znajdujemy również też i trzecie znaczenie Starego Testamentu. Und das ist, dass es hinweist auf Christus. A mianowicie to, że Stary Testament wskazuje na osobę Chrystusa. Denn der Jesus hat selbst einmal in Lukas 24. Dlatego, że sam Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale powiedział, dass er den Jüngern all das erklärte in allen Schriften, was ihn betraf. Że Pan Jezus wyjaśniał swoim uczniom wszystko, co Jego dotyczyło na podstawie pism starotestamentowych. Das heißt, das Alte Testament ist also nicht nur ein Geschichtsbuch. To oznacza, że Stary Testament to nie tylko jest księga historyczna, sondern ein Geschichtsbuch mit einer geistlichen Belehrung. Ale można by to tak nazwać, jest to księga historyczna, która zawiera duchowe pouczenia. Und deswegen hat Gott die Weltgeschichte dort so aufgeschrieben, wie sie für uns wichtig ist. I dlatego Bóg tą historię świata w Starym Testamencie w taki sposób zapisał, w jaki to okazuje się jest ważne dla nas. Deswegen hat Gott auch bestimmte Dinge weggelassen, die wir vielleicht erwähnt hätten. I dlatego Bóg też i określone rzeczy opuścił, które my jako ludzie może byśmy wspomnieli. Weil Gott eben auch eine geistliche Belehrung dahinter hat. Dlatego, że Bóg właśnie i przez to chciał przekazać duchowe pouczenia nam. Wir werden das morgen sehen bei Melchisedek. Będziemy to oglądali również i jutro w przypadku osoby Melchizedeka. Und wir sehen das hier schon zu Beginn bei Abraham. I możemy to już zauważyć od samego początku w przypadku osoby Abrahama. Die Zeit, in der Abraham damals lebte, war absolut gottlos. Czasy, w jakich Abraham wtedy żył, to były czasy absolutnie bezbożne. Auch sein Vater war ein Götzendiener. Również i jego ojciec był bałwochwalcą. Wir finden das nicht hier im ersten Buch Mose, aber wir finden das in Josua 24.
nie znajdujemy tego opisanego w pierwszej księdze Mojżeszowej, ale znajdujemy to w księdze Jozuego. In Josua 24 wird uns in Vers 2 erwähnt, wie die Welt damals war. W 24 rozdziale Jozuego jest opisany właśnie ówczesny świat, jak on wtedy wyglądał. Dort heißt es, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Vers 2. Drugi wiersz 24 rozdziału. Troszkę dalej. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nahora, i służyli innym bogom. Das heißt, die Situation ist völlig klar. Es war eigentlich niemand mehr da, der Gott irgendwie diente. I z tego wynika jasna sytuacja, że w tamtych czasach nie było nikogo, który by w jakikolwiek sposób służył prawdziwemu Bogu. In Adam hatte Gott damals die menschliche Rasse gegründet. W Adamie to Bóg właśnie ustanowił zaistnienie tej rasy ludzkiej. Dann kam der Sündenfall. Ale nastąpił ten upadek w grzech. Wir wissen um den ersten Brudermord. My wiemy również też o pierwszym morderstwie brat brata. Die Menschheit entfernte sich immer weiter von Gott. A cała ludzkość coraz to dalej oddalała się od Boga. Gott schickte die Sintflut und machte in Noah einen Neuanfang. Bóg zesłał potop na ziemię i począwszy od Noego rozpoczął nowy początek porządku na świecie. Aber auch Noah fiel in Sünde, als er sich betrank. Ale również i Noe upadł w grzech, wtedy też i upił się. Und danach nahm der Weg wieder seinen Lauf. A po nim również i droga znowu obrała taki sam bieg. Die Menschen entfernten sich wieder weiter von Gott. Ludzie coraz to bardziej oddalali się od Boga. Sie bauten sich einen riesigen Turm. Zbudowali sobie ogromną wieżę. Sie wollten so groß sein wie Gott. Chcieli w swoich myślach, postanowili, żeby być tak wielkimi jak sam Bóg. Gott zerstreute die Menschen, indem er ihnen verschiedene Sprachen gab. Ale Bóg sprawił, że ludzie musieli się rozproszyć po całej ziemi poprzez to, że pomieszał ich mowę. Der Götzendienst wurde eingeführt. A wtedy rozpoczęło się wprowadzanie też i bałwochwalstwa. Und man verehrte viele Götter. I zaczęto czcić wiele różnych bóstw. Tara war einer von diesen Götzendienern in dieser Stadt Ur. I Tare właśnie był jednym z takich bałwochwalców w tym starożytnym mieście Ur. Und Ur war damals eine topmoderne Stadt. Ale w tamtych czasach Ur to było naprawdę miasto najnowocześniejsze ze wszystkich. Sie hatte all das zu bieten, was Städte heutzutage auch zu bieten haben. Ono mogło zaoferować wszystko to, co dzisiejsze miasta mogą i dzisiaj ludziom zaoferować. Nur scheinbar an den wahren Gott hatte niemand Interesse. Ale najwyraźniej nikt nie był zainteresowany prawdziwym Bogiem. Und dann kam dieser Ruf Gottes an Abraham. I wtedy dopiero właśnie nastąpiło to wezwanie Boże do Abrahama. Und das ist jetzt das erste Mal, wo wir hier sehen, dass die Chronologie unterbrochen wird in diesem Buch. I to jest po raz pierwszy miejsce, w którym zauważamy, że w tej księdze przerwany jest opis chronologiczny. Wir haben das nicht gelesen, aber in Kapitel 11, Vers 31 heißt es. Myśmy tego nie czytali, ale w 11 rozdziale, w 31 wierszu jest napisane, dass Tara aktiv wurde, że inicjatywę przejął Terach. Er nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harams, seines Sohnes Sohn. On zabrał ze sobą Abrahama i wnuka swego Lota, syna Harana. Und die Frauen. I ich żony. Und sie zogen aus Ur. I oni wyszli z tego miasta Ur chaldejskiego. Und sie kamen nach Haran. I doszli do Haranu. Und dann sagt Kapitel 12, dass der Herr zu Abraham gesprochen hatte. A potem czytaliśmy już w 12 rozdziale, że Pan Bóg przemówił do Abrahama. Aber das ist nicht die richtige Reihenfolge.
Ale to nie jest ta właściwa kolejność wydarzeń. Denn Gott hatte zu Abraham gesprochen, bevor Tara aus Ur auszog. Dlatego, że Bóg przemówił do Abrahama, zanim Terach, jego ojciec, wyszedł z Ur Chaldejskiego. Diese Information fehlt hier im ersten Buch Mose. Najwyraźniej brakuje tej informacji w pierwszej księdze Mojżeszowej. Wir werden gleich sehen, warum das der Fall ist. Wkrótce się przekonamy, dlaczego akurat taki przypadek nastąpił. Aber dass Gott vorher sprach, das sehen wir aus der Apostelgeschichte in Kapitel 7. Ale to, że Bóg wcześniej przemówił do Abrahama, to możemy dowiedzieć się z Nowego Testamentu, z Księgi Dziejów Apostolskich, ze 7 rozdziału. Da heißt es nämlich in Kapitel 7, Vers 2. Tam jest napisane w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 2 wierszu. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Troszkę dalej. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. Das heißt, Apostelgeschichte 7 sagt ganz klar, der Ruf an Abraham erging, als Abraham noch in Ur in Chaldea gewesen ist. A więc to oznacza, że pisarzowi Dziejów Apostolskich było to całkowicie jasne, że to wezwanie Boga do Abrahama odbyło się wtedy, gdy on znajdował się jeszcze w Ur Chaldejskim. Das muss ja ein Ereignis gewesen sein, das das Leben von Abraham völlig umgekrempelt hat. A było to na pewno takie zdarzenie, które całkowicie wywróciło do góry nogami całe życie Abrahama. Sag noch einmal, in der Stadt Ur, da wurden hunderte von Göttern verehrt. Jeszcze raz to powtarzam, w tym mieście Ur Chaldejskim były świątynki, setki różnych bóstw. Eine gewaltige Stadt. Było to ogromne miasto. Jeder dachte dort an seine eigene Größe. A każdy myślał o swojej własnej wielkości. Und dann liest du hier plötzlich, dass der Herr der Herrlichkeit dem Abraham erschien. I nagle tutaj czytamy w Nowym Testamencie, że Bóg chwały ukazał się Abrahamowi. Das heißt ja nicht, dass einfach nur Gott zu ihm gesprochen hatte. Tu nie jest napisane tak całkiem po prostu, że Bóg przemówił do Abrahama. Sondern es war der Gott der Herrlichkeit. Nie, tutaj jest on określony jako Bóg chwały. Wie Psalm 29 sagt, einer seiner Namen im tausendjährigen Reich. Psalm 29 właśnie takie jego imię wymienia jako jedno z imion w tysiącletnim królestwie. Was von seiner Macht und von seiner Herrlichkeit spricht. To imię określające jego moc, potęgę i chwałę. Jetzt wollen wir uns kurz in der Apostelgeschichte 7 angucken, was dieser Gott der Herrlichkeit zu Abraham sagte. I teraz krótko spójrzmy w tym 7 rozdziale Dziejów Apostolskich, co ten Bóg chwały powiedział do Abrahama. Er sagt, erstens, geh aus deinem Land. Po pierwsze powiedział do niego, wyjdź z ziemi swojej. Er sagt, als zweitens, geh aus deiner Verwandtschaft. I jako drugie polecenie otrzymał, wyjdź z rodziny swojej. Und er sagt, drittens, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. I jako trzecie polecenie, idź do ziemi, którą ja ci wskażę. Wir wollen einmal kurz bei dem letzten Punkt hier stehen bleiben. I krótko zatrzymajmy się przy tym ostatnim wzmiankowanym punkcie. Gott sagt hier nicht zu Abraham, geh aus das Land in das Land, das ich dir schenken werde. Bóg nie powiedział tutaj do Abrahama, idź do ziemi, którą ja ci chcę podarować. Gott muss damals zu Abraham gesagt haben, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Tutaj Bóg powiedział do Abrahama, idź do ziemi, którą ja ci wskażę. Etwas zu sehen ist was völlig anderes als es zu besitzen. Widzieć czy patrzeć na to, co ktoś wskazuje, to jest całkiem coś innego niż posiadać coś. Das heißt, die einzige Verheißung, die Abraham hier wirklich hatte, war, dass Gott ihm ein Land zeigt. A to oznacza, że jedyną obietnicą, którą Abraham w tym momencie otrzymał, to było to, że Bóg mu wskaże pewien kraj. Was muss dieser Mann für einen Glauben gehabt haben, auf diese Stimme Gottes zu hören? Jakąż potężną wiarę musiał ten mąż posiadać, że na tego rodzaju głos Boży on uwierzył. Weißt du, der konnte nicht in den 5 Büchern Mose nachlesen, stimmt das, was Gott mir hier erzählt? On przecież nie mógł sobie zajrzeć do 5 ksiąg mojżeszowych, aby przeczytać sobie, zgadza się to, co Bóg powiedział mi?
Es gab nämlich noch nichts geschriebenes vom Wort Gottes. Nie istniało jeszcze nic ze spisanego słowa Bożego w tamtych czasach. Das heißt, als Gegenleistung bekam Abraham nichts anderes als Worte Gottes. Czyli to oznacza, że przeciwwagą tego jego czynu wiary, wyjścia z tej ziemi, było nic innego, jak tylko słowa, które Bóg do niego powiedział. I to pytanie musimy sobie wszyscy postawić. Czy my mamy tego rodzaju zaufanie do Słowa Bożego, jakim wykazał się Abraham? Gdy teraz wrócimy do pierwszej księgi Mojżeszowej, dann sehen wir, dass bis Kapitel 12, Vers 1 Abraham nur einen von diesen drei Punkten erfüllte. To widzimy w tym 12 rozdziale, w pierwszym wierszu, że tylko jeden z tych punktów wypełnił się. In 1. Mose 12, Vers 1 war er nicht in dem Land, das Gott ihm zeigen wollte. Bo w tym pierwszym wierszu nie znalazł się jeszcze w tym kraju, który Bóg chciał mu pokazać. Er hatte auch am Ende von Kapitel 11 seine Verwandtschaft noch nicht verlassen. I jak dowiadujemy się z końcówki 11 rozdziału, on też i nie opuścił jeszcze swojej rodziny. Das, was geschehen war, war, dass sie loszogen und das Land verließen. Tylko to, co się wydarzyło, to to, że oni rzeczywiście wyszli ze swojego kraju i opuścili go. Also geh aus dem Land, das hatte er getan. Wyjdź ze swojego kraju, to on uczynił. Aber alles andere noch nicht. Ale wszystkie inne rzeczy jeszcze nie. Und wir sehen sogar in Vers 31, dass Tara die Initiative ergriffen hatte. I rzeczywiście czytaliśmy też i w tym 31 wierszu 11 rozdziału, że Terach, jego ojciec, przejął inicjatywę. Das war ja auch gar nicht anders möglich. Bo też i nic innego nie było w takiej sytuacji możliwe do uczynienia. Weil Abraham seine Verwandtschaft nicht verlassen hatte. Dlatego, że Abraham nie opuścił jeszcze swojej rodziny. Sondern bei seinem Vater blieb. Tylko on dalej pozostawał ze swoim ojcem. Und dann musste er natürlich das tun, was sein Vater ihm sagte. I naturalnie on musiał czynić to, co mu mówił ojciec. Weil das auch ein Kennzeichen ist, dass man Eltern ehren soll. To też również jest wskazówką na to, że my niezależnie od wieku powinniśmy czcić naszych rodziców. Das heißt, Tara nimmt die Initiative und sie kommen bis nach Haran. To oznacza, że to Terach przejął inicjatywę i tym samym oni doszli do Haranu. Und das Problem wird erst gelöst in Vers 32, als Tara starb. I problem dopiero się rozwiązał wtedy, gdy czytamy w wierszu 32 tego 11 rozdziału: umarł Terach w Haranie. Das heißt, der Tod musste eintreten, damit eine Trennung tatsächlich passierte. To oznacza, że rzeczywiście musiała nastąpić śmierć, aby mogło nastąpić rozstanie z tą osobą. Und dann kommt Kapitel 12. A teraz dopiero nastaje ten 12 rozdział. Mit Vers 1. Z pierwszym wierszem. Und jetzt vielleicht verstehen wir, warum diese Reihenfolge hier anders ist, als sie eigentlich gewesen ist. I teraz dopiero może zrozumiemy, dlaczego ta kolejność jest troszeczkę inna niż w rzeczywistości tak się działo. Sie blieben fünf Jahre in Haran. Oni przebywali 5 lat w Haranie. Und Gott sagt sozusagen, dass diese fünf Jahre eine verlorene Zeit für Abraham gewesen sind. A tym samym Bóg daje tutaj do zrozumienia, że te 5 lat życia Abrahama to był czas dla niego stracony. Sie waren sozusagen auch eine verlorene Zeit für Gott im Handeln mit Abraham. I tym samym można by powiedzieć, że to był stracony czas działania Bożego z Abrahamem. Das hat Abraham in seinem Leben öfter erleben müssen. Abraham musiał to w swoim życiu częściej doświadczać. Wenn er eigene Wege ging. Wtedy zawsze, gdy on udawał się na własne drogi. Und die Wege nicht so hundertprozentig umsetzte, wie Gott es gerne wollte. I on na tych drogach postępował tak, nie tak, jak Bóg chciałby chętnie widzieć, żeby on postępował. Waren es in der Regel nicht segensreiche und verlorene Jahre. I czyż to nie były lata, które były pozbawione błogosławieństwa i w zasadzie lata stracone dla niego?
Endgültig hatte Abraham den Auftrag erst in Kapitel 13, Vers 14 erfüllt. W zasadzie dopiero w 13 rozdziale, w 14 wierszu Abraham całkowicie to zlecenie Boże wypełnił. Als sich endlich auch Lot von ihm trennte. Dopiero wtedy, gdy w końcu oddzielił się od niego Lot. Aber das werden wir nachher noch sehen. Ale o tym będziemy mówili jeszcze później. Wir lesen dann hier noch einmal in 1. Mose 12, Vers 2 und ich will dich zu einer großen Nation machen. Przeczytajmy jeszcze raz drugi wiersz 12 rozdziału, a uczynię z ciebie naród wielki. Dich segnen, i będę ci błogosławił. Deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. I uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. Das heißt, dieser Gott hat dem Abraham drei Aufträge gegeben, was er verlassen sollte. To oznacza, że Bóg dał Abrahamowi trzy zlecenia, co on ma opuścić. Und er gibt ihm drei Segensverheißungen. I jednocześnie daje mu też i trzy obietnice związane z błogosławieństwem. Alles Dinge, die Gott dem Abraham schenken wird. Wszystko to są rzeczy, które Bóg chciał podarować Abrahamowi. Und das ist auch etwas Gewaltiges, was wir bei Abraham sehen können. Jest to coś wspaniałego, potężnego, co my możemy w osobie tego Abrahama oglądać. Dass Gott uns Menschen viel mehr gibt, als wir ihm geben können. Że Bóg ludziom daruje znacznie więcej, niż my jesteśmy w stanie mu podarować. Dass Gottes Segen unendlich groß ist. Że Boże błogosławieństwo jest nieskończenie wielkie. Aber es gibt noch eine Person, die eine große Rolle hier spielt. Ale jest jeszcze jedna osoba, która tutaj odgrywa bardzo wielką rolę. Und das ist Lot. A to mianowicie Lot. Der Name übersetzt beschreibt eigentlich schon sein Wesen. Gdy dowiemy się, jak tłumaczy się jego imię, to jednocześnie stwierdzimy, że to jest opis jego jesteństwa. Lot bedeutet übersetzt Verhüllung. Verhüllung. Verkleidet. To tłumaczy się, że to imię oznacza przebieraniec, przebrany. Man kann nicht so richtig sehen, was sich wirklich hinter ihm verbirgt. Czyli to oznacza, że nie można do końca być pewnym, co kryje się w tej osobie. Und hätten wir nur das Alte Testament, würden wir denken, dass Lot ein Ungläubiger ist. I gdybyśmy mieli do dyspozycji tylko Stary Testament, to byśmy pomyśleli, że Lot był człowiekiem niewierzącym. Aber das Neue Testament sagt uns, dass Lot ein Gerechter ist. Ale Nowy Testament nam to jednak poświadcza, że Lot był sprawiedliwym mężem. Also neutestamentlich gesprochen wäre er ein Christ gewesen. Czyli mówiąc językiem nowotestamentowym, można by powiedzieć, Lot był chrześcijaninem. Aber ein sehr weltlicher Christ. Ale bardzo zeświadczonym, światowym chrześcijaninem. Also das völlige Gegenteil von dem, was Abraham gewesen ist. Całkowicie przeciwstawieństwo tego, jakim był Abraham. Man konnte das an seinem Wandel eben überhaupt nicht erkennen. I tak daleko, że po jego sposobie pielgrzymowania otoczenie w ogóle nie mogło tego rozpoznać, że on jest mężem sprawiedliwym. Darum heißt es von Lot auch nie, dass er mit Gott ging. I dlatego też nigdzie nie jest napisane, że Lot chodził z Bogiem. Das heißt von Lot immer, dass er mit Abraham ging. Nie, zawsze jest napisane, że Lot szedł z Abrahamem. Zum Beispiel in Kapitel 12, Vers 4. Na przykład w tym 12 rozdziale, w 4 wierszu. Das heißt, wir sehen hier diesen großen Unterschied zwischen Lot und zwischen Abraham. Już w tym widzimy tą wielką różnicę pomiędzy osobą Lota i Abrahama. Und ich sage noch einmal, dass Abraham diesen Lot mitgenommen hat. Das hat Probleme in der großen Weltgeschichte. I jeszcze raz to powtarzam, że to, że Abraham zabrał ze sobą Lota, pociągnęło daleko idące problemy nawet do dzisiejszej historii świata. Dlatego, że potomstwem Lota to byli Moabici i Amonici. Und das sind heute noch die großen Feinde des Volkes Israel. A te narody po dziś dzień są najzacieklejszymi wrogami narodu izraelskiego. Das ist überhaupt eine wichtige Lektion, die wir hier lernen können. I to jest dla nas też bardzo ważną lekcją, którą powinniśmy się nauczyć.
Gott vergibt Sünde ohne Frage, wenn sie aufrichtig bekannt wird. Bez żadnej wątpliwości Bóg przebacza każdy grzech, jeżeli jest szczerze przed Nim wyznany. Aber Gott nimmt nicht die Folge von Sünde unbedingt weg. Ale niekoniecznie Bóg musi usuwać następstwa tego grzechu z życia naszego. Manchmal trägt man die Folgen von Sünde sein Leben lang. Czasami musimy do końca życia nosić następstwa naszego grzechu. Manchmal tragen die Folgen von unseren Sünden unsere Kinder. Czasami następstwa naszego grzechu muszą nosić na sobie również i nasze dzieci. Manchmal sogar noch deren Kinder. A czasami nawet i dzieci naszych dzieci. Und hier zieht es sich durch die gesamte Weltgeschichte. A tu możemy zauważyć, że to jest rzecz, która ciągnie się przez całą historię świata. Also auf der einen Seite Gott vergibt. A więc widzimy, z jednej strony Bóg przebacza. Gott kann auch hundertprozentig heilen. Bóg może również też i stuprocentowo uleczyć. Aber wir haben keine Verheißung, dass Gott die Folgen von Sünde wegnimmt. Ale nigdzie nie znajdujemy obietnicy, że Bóg usunie te następstwa tego grzechu stuprocentowo. I tak przejdźmy dalej do szóstego wiersza tego dwunastego rozdziału. Abraham ist in das Land Kanaan angekommen. Abraham przybył do tego kraju Kanaan. Und er durchzog das Land. I czytamy, że przeszedł tą ziemię. Und zwar bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. A mianowicie aż do miejscowości Sychem, aż do dębu More. Abraham hat in seinem Leben drei große Kennzeichen. Abraham cechuje się w swoim życiu trzema rzeczami. Das eine Kennzeichen waren seine Terebinten. Jednym z cechujących go rzeczy to właśnie dęby terebintowe. Das zweite Kennzeichen war sein Zelt. Drugą jego cechą to to, że przebywał, mieszkał cały czas w swoim namiocie. Und sein drittes Kennzeichen waren seine Altäre. A trzecią jego cechą to to, że on posiadał również też i swoje ołtarze. Wir fangen hier mit der Terebinte an in Vers 6. Rozpocznijmy od tych właśnie dębów More, które są opisane w tym szóstym wierszu. Es war die Terebinte Mores. To były te dęby More. Und Mores bedeutet Unterweisung. A to słowo More oznacza pouczenie. Und die Terebinte ist ein Baum mit sehr viel Laub. A te drzewo terebintowe to jest drzewo, które jest bardzo mocno uliścione. Der sehr viel Schatten wirft. A więc jest to drzewo, które daje bardzo dobry cień. Das heißt, die Terebinte spricht von einem Ort, wo ich mich zur Ruhe niedersetzen kann. A więc to drzewo terebintowe wskazuje na miejsce, w którym ja mogę znaleźć odpocznienie. Und so hatte dieser Abraham diesen Ort, wo er sich, ich sag mal, zu den Füßen Gottes niedersetzen konnte. A więc Abraham miał tutaj takie swoje miejsce, w którym on mógł, można tak powiedzieć obrazowo, usiąść u stóp Bożych. Und das war eben ein Ort, wo er sich von Gott unterweisen ließ. I to było jednocześnie miejsce, w którym on dawał się pouczać przez Boga. So eine ganz wichtige praktische Frage für uns, haben wir einen solchen Ort in unserem Leben? I tak teraz powstaje bardzo ważne, praktyczne pytanie dla nas, czy tego rodzaju miejsce my mamy też i w swoim życiu. Völlig egal wie alt ich bin, habe ich einen Ort, wo ich mich unterweisen lasse von Gott. Obojętne to jest, w jakim jestem wieku, ale czy ja posiadam właśnie takie miejsce, w którym mógłbym poddać się pod pouczenia Boże. Ich glaube, in Josua 24 wird diese Terebinte sogar als der Ort des Denkmals bezeichnet. Myślę, że w Jozuego 24 te miejsce właśnie tych drzew terebintowych z More nazywane jest miejscem pomnikiem. Das heißt, so ein bleibender Ort in meinem Leben, wo ich weiß, dort werde ich unterwiesen von Gott. A więc to oznacza, jest to takie trwałe miejsce w moim życiu, w którym ja ciągle mogę być przez Boga pouczany. Eben von einem Ort, der mir Kraft gibt, denn davon spricht Sichem, das heißt Schulter oder Kraft. Również i to określenie Sichem to jest słowo, które możemy przetłumaczyć ramiona albo siła, moc, czyli też to jest miejsce określające tam, gdzie Bóg nas wzmacnia, poucza.
Er hatte noch eine zweite Terebinth in seinem Leben. Abraham jeszcze też posiadał i drugie miejsce tych drzew terebintowych w swoim życiu. Das waren die Terebinthen Mamres. To były te drzewa terebintowe w Mamre. Wir haben sie in Kapitel 13 zum Beispiel. Oglądamy je opisane w 13 rozdziale. Die stand bei Hebron. A to znajdowało się w pobliżu Hebronu. Und Hebron heißt Gemeinschaft. A to słowo Hebron oznacza społeczność. Und Mamre bedeutet Fettigkeit. Słowo Mamre oznacza również tłustość. Und wir wissen das von den Opfern, dass das Fett das Beste ist, was man da bringen konnte. I wiemy z opisu ofiar starotestamentowych, że tłuszcz jest tą najlepszą częścią z ofiary, którą można przynieść Bogu w ofierze. Und so spricht diese Terebinte davon, dass er Gott etwas brachte. I tak też i te drzewa terebintowe obrazowo wskazują na to, że Abraham przynosił też i ofiarę Bogu. Das heißt, Abraham hatte diese Orte, Orte des Schutzes. A więc to oznacza, że Abraham posiadał takie miejsca, które były dla niego miejscami schronienia, wo er etwas von Gott empfing, miejsca, w których on mógł coś od Boga otrzymywać, wo er etwas Gott wiedergeben konnte. I gdzie on mógł również też i Bogu ofiarować. Und dann heißt es in Vers 7 so ganz nebenbei und die Kanaaniter wohnten im Land. I tak całkowicie jak gdyby pobocznie jest wzmiankowane w tym szóstym wierszu pod koniec, Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. Hier kann man sich die Frage stellen, was soll dieser Satz hier plötzlich? I tu można postawić sobie pytanie, jakie ma znaczenie takie zdanie, które nagle się w tym miejscu pojawia. Nun zum einen beschreibt uns das etwas von der Glaubensgröße Abrahams. Z jednej strony nam to opisuje coś wskazującego na wielkość wiary Abrahama. Ja, noch einmal, du hast ein Land verlassen, wo es dir gut ging. Jeszcze raz to powtarzamy. Abraham opuścił kraj, w którym mu się bardzo dobrze powodziło. Du hast einen Teil deiner Verwandtschaft verlassen. Tara lebte nicht mehr. Część swojej rodziny on opuścił, bo jego ojciec Terach już nie żył. Und du kamst in das Land, das Gott dir zeigen wollte. I tak on przychodzi do tego kraju, który Bóg chce mu wskazać. Und du siehst, das Land ist besetzt. I on teraz widzi, że cały ten kraj jest już przez kogoś zajęty. Da wohnen Völker. Okazuje się, że tam mieszkają narody. Das war kein freies Land. Nie był to jakiś wolny, pusty kraj. Jetzt stell dir mal einen Abraham vor. I teraz wyobraź sobie tego Abrahama. Albo postaw siebie samego w miejscu Abrahama. Co ty byś w tym miejscu pomyślał? Spójrzmy na to całkowicie praktycznie. Czy byłbyś wtedy zawiedziony twoim Bogiem? Może byś pomyślał, Boże, jak ty to teraz chcesz dalej postąpić? Jak to dalej ma teraz przebiegać? Was macht Gott? A co Bóg teraz w tej sytuacji czyni? Er erscheint plötzlich Abraham. Nagle ukazuje się Abrahamowi. Ist was anderes, als dass Gott zu ihm sprach. Jest to całkiem coś innego niż to, że Bóg do niego przemówił. Wie Gott das gemacht hat, weiß ich nicht. W jaki sposób Bóg to uczynił, to ja tego nie wiem. Aber jetzt erneuert Gott seine Verheißung. Ale w tym momencie Bóg odnawia swoją obietnicę. Und jetzt verspricht er Abraham sogar noch mehr. I teraz obiecuje on Abrahamowi znacznie więcej. Er sagt, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. I mówi do niego, dam tę ziemię potomstwu twemu. Siehst du an diesem Ort der Unterweisung? A więc jesteś w tym miejscu, w którym otrzymujesz pouczenia. Da sorgt Gott dafür, dass Abraham auch innere Herzensruhe hat. To okazuje się, że Bóg o to również się też i postarał, aby w tym miejscu pouczenia Abraham również otrzymał też i pełnię spokoju w swoim sercu. Ja, Abraham, das Land ist besetzt. Tak, Abrahamie, wprawdzie ten kraj jest już zajęty. Ich habe es dir gezeigt. Ja ci go pokazałem. Aber ich gebe dir eine herrliche Verheißung. Ale ja daję ci teraz wspaniałą obietnicę. Deine Nachkommen werde ich dieses Land geben. Twojemu potomstwu ja ten kraj podaruję. Was macht Abraham? A co Abraham tu uczynił?
Er baut sofort einen Altar. Natychmiast zbudował tam ołtarz Panu. Zeigt uns das nicht etwas von der Größe dieses Mannes? Czy to właśnie nie pokazuje nam na wielkość tego męża? Noch einmal, aufgrund von Worten, die Gott ihm gegeben hat, mehr hatte er nicht, bringt er Gott ein Opfer. I jeszcze raz to powtarzam, tylko na podstawie słów, które on usłyszał od Boga, więcej przecież nie otrzymał, to na podstawie tych słów zbudował Bogu ołtarz. Betet er Gott an. I tam on oddał cześć i chwałę Panu. Aber dieser Satz hat noch eine Bedeutung mit den Kanaanitern. Ale to zdanie dotyczące Kananejczyków w tej ziemi ma jeszcze jedno znaczenie. Das heißt sozusagen, można by było i tak powiedzieć, Abraham, du wirst in diesem Land beobachtet. Abrahamie, ty jesteś w tym kraju obserwowany. Abraham, du hast die Kanaaniter gesehen, ohne Frage. Abrahamie, ty bez wątpienia widziałeś Kananejczyków. Aber die Kanaaniter sehen auch dich. Ale Kananejczycy też i obserwują ciebie. Und die sehen dich, wie du dich in diesem Land verhältst. I oni widzą, w jaki sposób ty się zachowujesz w tym kraju. Die sehen, was du für ein Leben führst in diesem Land. I oni widzą, jakie ty życie prowadzisz w tym kraju. Und das ist die zweite wichtige Lektion für uns. I to jest druga ważna lekcja dla nas. Wir sind hier in dieser Welt nicht nur unter Christen. My w tym świecie nie jesteśmy tylko otoczeni przez chrześcijan. Und auch Christen können einander gut beobachten. Ale również też i przecież chrześcijanie potrafią siebie nawzajem bardzo dobrze obserwować. Nie, my jesteśmy otoczeni światem pełnym ludzi niewierzących. I również oni nas obserwują. I oni również też i wyrabiają sobie swoje własne zdanie o nas. Seien wir auf der Hut, dass wir niemandem ein Hindernis sind. I strzeżmy się tego, abyśmy dla nikogo nie byli jakąkolwiek przeszkodą. Abraham ist es leider einmal gewesen bei dem Pharao. Niestety Abraham był taką przeszkodą w przypadku Faraona. Nun er schlägt sein Zelt auf zwischen Bethel und Ai. Nie, ale teraz czytamy, że on rozbijał swój namiot pomiędzy Bethel i Ai. Und ich kann das jetzt hier nur anschneiden, denn jedes Wort hat hier eine Bedeutung. Ja mogę to tylko tak wzmiankować, dlatego że tutaj każde słowo ma swoje wielkie znaczenie. Denn Ai bedeutet so viel wie Trümmerhaufen. Ja, zerstörte Gegend. Dlatego, że to słowo Ai oznacza nic innego jak tylko kupa gruzu. Bethel bedeutet Haus Gottes. A Bethel to oznacza dom Boży. Also Ai spricht sozusagen von dem, was die Welt uns Christen geben kann. A więc Ai obrazowo wskazuje na to, co nam, chrześcijanom, może ten świat zaoferować. Z samej zasady można powiedzieć, nie może nam niczego zaoferować. Bo cóż mógłbyś począć z kupą gruzu? I dlatego też Abraham dokładnie po środku rozbił swój namiot pomiędzy Bethel i Ai. Sag mal geistlich gesprochen, dass man die Dinge der Welt hinter sich lässt. Duchowo mówiąc, można to określić następująco. Rzeczy tego świata zostawione za sobą. Und sein Angesicht zu Gott, zum Haus Gottes hinwendet. A oblicze skierowane w kierunku Domu Bożego. Und dann, da will ich noch kurz drauf eingehen, kommt die erste Prüfung. I teraz krótko na ten temat musimy wspomnieć, że nastąpiło teraz pierwsze doświadczenie Abrama. Allerdings ist die Reihenfolge hier etwas anders. Ale tu musimy wspomnieć, że kolejność jest troszeczkę inna. Das heißt hier nicht, zuerst es war eine Hungersnot und Abraham zog nach Süden. Nie jest tutaj napisane, że nastał głód i Abraham powędrował na południe. Sondern es heißt hier, Abraham zog nach Süden und es kam eine Hungersnot. Nie, tutaj jest napisane, że Abraham dalej wędrował na południe, a w następnym wierszu jest napisane, nastał głód w tym kraju. Man achte hier gut auf die Reihenfolge. Musimy zwrócić uwagę na kolejność. Sag noch einmal, es ist nicht unbedingt chronologisch, es ist moralisch.
Jeszcze raz to powtarzam, niekoniecznie musimy na to patrzeć z punktu widzenia chronologii wydarzeń, ale na pewno z punktu widzenia moralnego. Abraham begab sich in diesen Grenzbereich Richtung Ägypten. Abraham podążał w kierunku tego obszaru granicznego z Egiptem. Es ist immer gefährlich, so ein Grenzgänger zu sein. I to zawsze jest rzeczą niebezpieczną być właśnie człowiekiem, który porusza się w tej strefie nadgranicznej ze światem. Wir Christen können auch schnell in diese Gefahr kommen. My, chrześcijanie, bardzo szybko możemy znaleźć się w tego rodzaju niebezpieczeństwie. Es gibt zwei Möglichkeiten, mein Leben als Christ zu führen. Są dwie możliwości, aby prowadzić swoje życie jako chrześcijanin w tym świecie. Ich kann immer die Frage stellen. Zawsze mogę stawiać takie pytanie. Gott, was soll ich nicht tun, damit du nicht verunehrt wirst? Boże, co mógłbym zaniechać, aby w żaden sposób Ciebie nie zniesławić? Dann bin ich immer so gerade am Rande, so kurz vor dem Abrutschen in die Sünde. A to oznaczałoby, że będę tak na samej krawędzi chodził, tak niedaleko od tej strefy, na której mógłbym się poślizgnąć. Ich kann aber auch die Frage stellen, Gott, was soll ich tun, woran du Freude hast? Ale mogę inaczej postawić pytanie. O Boże, co ja mam czynić, abyś Ty zawsze był z tego uradowany? Dann bin ich weit weg von diesem gefährlichen Grenzrand. I wtedy będę daleko oddalony od tego nadgranicznego obszaru. Dann bin ich eigentlich mitten im Land und habe mein Zelt zwischen Ai und Bethel aufgebaut. I wtedy będę w pośrodku tego kraju i mój namiot będzie rozbity pomiędzy Ai i Bethel. Aber Abraham geht immer weiter Richtung Süden hinab. Ale niestety Abraham podążał coraz to dalej w kierunku południowym, w kierunku Egiptu. Und dann kommt die Hungersnot. I wtedy nastał głód w tym kraju. Und dann ist es plötzlich nur noch ein Schritt und ist in Ägypten. I wtedy nagle tylko wystarcza jeden krok, a znajdujemy się w Egipcie. Weißt du, Gott schickt uns Prüfungen von außen. Tak, wiecie, Bóg zsyła nam takie doświadczenia przychodzące z zewnątrz. Dass wir auch selbst sehen können, wie es in unseren Herzen aussieht. Tylko po to, abyśmy sami przekonali się, jak wygląda w naszym własnym sercu. Wenn wir unseren Weg gehen mit der Frage, Gott, was kann ich tun, damit du Freude an mir hast, können wir solche Prüfungen gut bestehen. Jeżeli będziemy chodzili w naszym życiu, mając na ustach ciągle to pytanie, Boże, co mam uczynić, abyś Ty był zawsze z tego zadowolony, to wtedy będziemy mogli bardzo dobrze się ostać w czasie takiego doświadczenia. Man sieht, wie das jetzt Schritt für Schritt immer schwieriger für Abraham wird. I możemy zauważyć, że teraz krok po kroku coraz to sytuacja staje się trudniejsza dla Abrama. Denn in Vers 11 ist er in Ägypten. Dlatego oglądamy go już w wierszu 11, że on wszedł do Egiptu. Jetzt hat er Angst um sein eigenes Leben. I nagle okazuje się, że zaczyna się obawiać o swoje własne życie. Er sieht, dass seine Frau schön ist. On to zauważa, że jego żona jest piękna. Und hat nicht Angst, dass sie seiner Frau was tun können. I on nie boi się tego, że jego żonie może się coś stać. Sondern er hat Angst um sich. Sie werden mich erschlagen, sagt er. Tylko mówi tutaj, że ja boję się o siebie samego i mnie zabiją z powodu ciebie. Er hat also wirklich Interesse nur an sich im Augenblick. A więc w tym momencie on rzeczywiście tylko jest zainteresowany samym sobą. Und überlegt sich einen Plan, wie er da rauskommen könnte. I zastanawia się nad stworzeniem takiego planu, jak można wyjść z takiej sytuacji. Sag doch einfach, du bist meine Schwester. I mówi do żony swojej, mów, że jesteś moją siostrą. Dann wird es mir wohl ergehen. Aby mi się dobrze wiodło. Und meine Seele bleibt am Leben. Aby moja dusza pozostała przy życiu. So ich bezogen kann man plötzlich werden. Tak, nagle człowiek może stać się tak bardzo egoistyczny. Es war vom Prinzip her die halbe Wahrheit oder die halbe Lüge. Tak w zasadzie to, co on powiedział o żonie swojej, to było i pół prawdą, i pół kłamstwem. 1. Mose 20 sagt ganz klar, dass sie seine Halbschwester gewesen ist. Bo pierwsza Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, dobitnie to jasno pokazuje, że ona rzeczywiście była jego przyrodnią siostrą. Nur was aus unserer Sicht vielleicht die halbe Wahrheit oder die halbe Lüge ist. Ale to, co z naszego punktu widzenia może się wydaje, że jest pół prawdą albo pół kłamstwem,
Ist in den Augen Gottes eine ganze Lüge und damit eine Sünde. To w oczach Bożych jest całkowitym kłamstwem, a tym samym jest grzechem. Und die Problematik wird immer größer. A problemy nawarstwiają się i są coraz to większe. Das Problem löst Gott. Ten problem został rozwiązany osobiście przez Boga. Indem er selbst eingreift. Przez to, że Bóg osobiście wkroczył w tą sytuację. Aber das können wir uns nach der Pause angucken. Ale temu możemy się przyjrzeć dopiero po przerwie.